Dzisiaj potestujemy sobie jeszcze Face Huntera wczorajszego. Fuck, dalej nie działa i ten Better Twitch TV. No, come on, czemu to mi nie działa, no. Fajnie. No, cool. Drżyj przed potęgą elfów. A co my tu mamy? To wyrzucimy, to możemy zostawić. Nie ma jakiegoś posta, być może? Dwa piraty. Na styk świetnie. Bardziej by mi chodziło o posty od wczoraj. Ostatni tydzień. Który ma rak? Dobra, chciałem się wyczytać. Tak sobie myśli. Podrobiona moneta. I pan Bord. Myślę, że możemy zrobić tak. Przy odrobinie szczęścia, jak prawe oczko zostanie, to zagramy w następnej to. Trochę do bani. Przydałoby się to zabić, żeby się nie zbudowało przypadkiem czymś. To jest malego z rąk? Dobra, spróbujmy zagrać tego gościa. Następnej turze i tak wygrywam z Leroyem i z Hero Power, to zabije to po prostu. Uwa, halo, kto tu gra Hunterem, ja czy on? Widzisz, że wytradowanie tego nie jest potrzebne. Dobra. A faktycznie nic nie daje. Roy. Cześć, Danielos. Co ja mogę zrobić? Nie no, kurde, muszę sobie włączyć jakoś tego Better Twitcha. To jest, kurde, problem, jak się do czegoś przyzwyczaić, a to później przestaje działać.
Może tak będzie działało. Drży przed potęgą elfów. Ja rzucę to. Dobra, mam przynajmniej na czerwono podświetlone wiadomości. Chociaż tyle. Dzięki za pracę, jaką wkładasz na YouTube'a. Do usług, ziomeczku, do usług. Taka moja praca. Robić felmy. Zabiję to. Cześć, Hajasz. Zabiję to, żeby nie przeszkadzało. Tak, nie powiedziałbym, żeby to się dobrze łączyło. Całość. No to chyba broń. Trzeba by podmienić. Broń. Nie, nie mam lucików. Kluczyki były fajne przez 2 miesiące, później zrobiły się bardzo uciążliwe. No nie mogę powiedzieć, żebym był zadowolony z obrotu sprawy. Czemu tak z tymi ludcami? Mamy wiele tajemnic. Kiedyś bardzo mądry uczony powiedział mi, jeżeli chcesz się od kogoś czegoś dowiedzieć, zadawaj konkretne pytania. Nadchodzi śmierć. A ja mu powiedziałem no to. O, jest niezła rada, ziomek. I od tego czasu zawsze jak kogoś coś pytam, to staram się pytać jak najbardziej konkretnie, żeby wiedział. Żeby ta osoba wiedziała, o co pytam. Przepraszam, ale palisz się. Spóźniłam się, spóźniłam. Spóźniłam się, spóźniłam. 7, 10, 12. To ja spuściłem. Gotowe. O. Chyba będzie spoko. Przepraszam, ale palisz się. Ano. Jestem wszechwiedzący? Nie no, nie jestem. Nie jestem wszechwiedzący, ale wiecie. Prosta sprawa, no jeżeli kogoś się o coś pytacie, no to najlepiej jest zadać pytanie tak, żeby ta osoba wiedziała od razu o co chodzi. Valeria kontra Anduin! Światło zapewni nam zwycięstwo. Drży przed potęgą elfów. A co my tu mamy? A zostawię sobie kapitana. Piąta ranga XD. No powiem ci, że jak to wszystko co masz do powiedzenia, to nie jest zbyt inteligentne. Witam cię, Hajasz, bardzo serdecznie ogólnie subskryberów, dziękuję za wspieranie kanału, welcome to the family, my friend.
Zróbmy tak i zróbmy tak. Daj temu stronnikowi surę na przygotowanie. Nie. Dokąd można dojść w modlego taka palladyna medyczy? No pewnie do legendy. Dając życie. Nie lubię tego gnoja. Czy mogę złożyć w końcu dobrą talię na kwestię do druida? Możesz, pozwolę. Nie mam nic przeciwko. Magia cię nie Jak zagram to... Nie, no nie mogę tego zagrać, muszę to zabić. Zagram tak, ale... No, źle to wygląda. Bałdzio, bałdzio, źle. Niechaj przemówi do mnie ból. Dobra, jak mam Shadow War Death, to GG. Kozik mi nie zadaje zbyt wiele. Hej, Radek. Nadchodzi śmierć. Jak ci podoba się gra Subnautica? No, nie gram w nią, więc... Więc nie wiem. Co ty masz sobie 2 damage'u? Okej. Okay. Highlanderem gra jesteś w ostatnim czasie na ladderze. No jak go nagrywałem? Wybrałem. Dziur. Siur wie, biur. Nadchodzi śmierć. Nie wygląda to zbyt miło. Gdzie jest mój pilniczek do słyszenia Ikosa? Musiałeś wziąć ten pilniczek, co... A, dobra, jest. O, kurde, bele. Jak ja mam to zabić? No chyba nie mam tego zabić. O, niedobrze, 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 niedobrze. Ukrycie, niech będzie, graj. No ale to już chyba jest gra oponowana przez Highlander Priest, tak mi się wydaje, jak mam 22 życia w 15 kurze. Mam coś takie przeczucie. Muszę to rozważyć. Lubisz igrać z ogniem? Mhm. Wow.
Wydaje mi się, że moje szanse na przeżycie nie są zbyt duże. Na wygraną chyba też nie. Co ja mogę stąd dekować? 5, 10, 12, 15. Co nie mogę stąd dekować? Ale raczej on szybciej dobierze Anduina i nie zabije niż jego. Czy da się zdobyć legendę na twoim budżetowym sekret magu? Pewnie się da. Ktoś jest ranny? Dobra, skończmy tę grę i przejdźmy do następnej. Poddaję partię. Go. Podstawową rzeczą, nie wiem, takie mam zawsze wrażenie, jest to, że jeżeli ktoś się pyta, czy jakimś deckiem da się wbić legendę, to jej nie wbije. Wydaje mi się, żeby wbić legendę, trzeba wyjeść, czym to można zrobić. Jak musisz się upewnić, czy jakimś deckiem da się wbić legendę, no to tego nie zrobisz po prostu. Nie wiem, takie zawsze mam wrażenie, że to tak działa. Zresztą samo pytanie, szczerze powiedziawszy, czy czymś tam się da, że jaką rangę się da wbić. Większość rzeczy da się zrobić wszystkim. Ale podstawową rzeczą jest to, że to ty grasz, a nie deck. Podstawową rzeczą jest to, że to ty grasz, a nie deck. I jakby na to nie patrzeć, no trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. No, że to ty wbijasz legendę, nie Talia. Ty wbijasz rangę, nie Talia. Talia jest tylko narzędziem. Roj. To jest skubany. Cześć, łupieszca. Czyli to jest prawdopodobnie eksplodująca runa. Przepraszam, ale palisz się. No wiesz co? Ta magia cię nie uratuje. Highlanderze czy Exodus raczej tak gra, grasz tylko karty plika. No, do powodzenia. Jestem zwolennikiem dostawania koridora na ręce? Znaczy zostawiania, czy co? Jestem zwolennikiem dostosowania akcji do sytuacji. Gotowe. No raczej mnie nie zabiję.
Czy jestem zwolennikiem zostawania koridora na ręce? Ta odpowiedź jest dalej taka sama. Jestem zwolennikiem zastosowania akcji do sytuacji. W tym przypadku w zależności od tego, czym gram, z czym gram, co mam poza tym na ręce. Nie działam raczej jak robot w systemie zero-jedynkowym. Dobra, nie wiem, co jak to zrobić. Nie. Wygrona. Aleria kontra Gul'dan. Gul'dan. Jak dzionek gminia? Potęgą elfów. A, ujdzie. Znaczy w sumie nic specjalnego się nie zdarzyło dzisiaj. No zostawimy na razie resztę. Bijesz się jak driada! Trucizna plus 3. Całkiem miło z twojej strony, ziomeczku. Nie, bo defajn. Cześć, Hazy. Wow. Wow. Wow, wow, wow. Wow, wow. Jaski smak. Wow, wow. Ja i ty. Coś tam, coś tam. Elo, elo. 3, 2, 0. Mogłem go zabić, ale... Bo wolę damage wcisnąć w tej sytuacji. Ta magia cię nie uda. Chciałem w ogóle, że to kontrolka. Pełne zepsucie! Powiem wam, że w posiadaniu Mikosa najbardziej wpływające jest czyszczenie go. Bardzo dobrze, kolego. Bardzo dobrze, że się zgadzamy. Nie wiem w ogóle, czemu ja założyłem, że to jest ten... Że to jest... Kontrol. Aleria kontra Arthas! Drżyj przed potęgą elfów. Severnie, to gratulacje. W takim razie, pierwsza legenda, wspaniałe uczucie. Chciałbym je poznać. Jeszcze. O, nie. Legujok.
Ile wychodzi za miesiąc parzenia tym Aikosem? Być może ciężko będzie ci to uwierzyć. Ale zależy to od tego, jak często palisz. Zajumam to sobie, dobra? Co to? Kontrol? Co tam słychać? Leci! 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 Jak? Nie wiem co jak, ale jak leci? Oh crap. Oh crap. Dobra, załóżmy, że nie ma drugiej konsekracji. Czy ostatni Jedi obejrzany podobał ci się? Obejrzany nie podobał mi się. Ani trochę. Co zrobiłby Utaj? Byłem tak rozczarowany tym filmem, jak rzadko kiedy jestem rozczarowany jakimkolwiek filmem. Teraz jestem w trakcie oglądania wszystkich Star Warsów na nowo. Aktualnie oglądam Wojnę Klonów, na kreskówkę. Jestem na 5. sezonie, to jest kurwa tak długo, że szkoda gadać. Ale już przebrnę przez niego i przez pozostałości 6. sezonu. Później oglądam Zemstę Sithów, później oglądam Star Wars Rebels. Starą trylogię. A jeszcze Rogue One'a gdzieś po drodze. I znowu obejrzę ten. Ten najnowszym. Zobaczmy najpierw tak. Bam. To mi się głównie tam nie podobało, to że było nudne. Na siłę oglądasz, bo tak to brzmi. Tak, na siłę, bo mi za to płacą. Co zrobiłby Utaj? Ale nie wiem, co by zrobił Uther. Ale ty możesz zrobić cokolwiek. Przestrzegaj zasad! Zabić tego raczej nie zabija. Nadchodzi śmierć. Ty dobre, bo on się nie leczy przy tym pierwszym ataku. Lajkuje w opór. I zabije gościa. Tajny stream o 15? No czemu? Czemu miałby być tajny? Przestrzegaj zasad! Czekam na rozkaz. Powiedzmy, że uznaję za doczyszczonym. Eee.
lecimy. Kurwa, zmisowałem dwa damage'u. Powinienem poświęcić tego, zagrać go za 6 i rzucić hero power jeszcze. Ej. Malusie rozkojarzenie. Łatwiej być piątą rangę w domyśle. Za Lokiem czy tym Hunterem? Nie wiem. Złóż obydwa deki i zobacz, czy masz wyższy win ratio. No skąd ja mam wiedzieć, stary? Słuchajcie, streamerzy i gracze to nie wróżki. Czy to zależy od tego, jaka jest meta poniżej piątej rangi i czym ci się lepiej gra i tak dalej. Więc jak chcesz takie coś wiedzieć, to złóż obydwa deki i zobacz, którym więcej wygrywasz. No. Co i diablo? Raczej GG. Raczej GG. Mościponstwo. Nadchodzi śmierć. A, zrobimy tak nawet. Zawsze u ciebie stream tak wieczorem jest, a tu 15. Mówię, w pozorom ja streamuję. Znaczy ostatnio to nie, bo nie mam za bardzo czasu. Czy zawsze streamowałem też w dzień. A, no dobra, no myślę, że akurat... Akurat nie wygram tej gry. Masz futer z Diablo, polecasz markę. Tak, polecam. To jest najlepsza marka, jeżeli chodzi o fotele, z jaką miałem do czynienia przez ostatnie 3 lata. Przynajmniej w domu. Kochani moi mili, na to, czy się uda w czymś wbić daną rangę, składa się tak wiele rzeczy, że błagam was, te pytania są żałosne. Drży przed potęgą elfów. Znaczy, podstawową rzeczą jest to, że to dalej uważam, że to nie deck wbija rangę, tylko wy. Więc więc pytanie się, czy jakimś deckiem wbijesz rangę. Wbijesz tą rangę wszystkim, każdym deckiem. Tylko musisz umieć grać i to jest podstawowa rzecz. Wychodzicie z błędnego założenia na starcie, bo zamiast szukać umiejętności w sobie, które jakbyście na to nie chcieli popatrzeć, są istotne, to wy próbujecie znaleźć deck, który da wam wygraną. No to nie działa w ten sposób. Oczywiście można o Hearthstone mówić wiele, RNG i tak dalej, ale no mimo wszystko trzeba mieć też jakieś umiejętności i takie... Pytania, czy tym deckiem wbije jakąś tam rangę. No, bo jak umiesz grać, no to wbijesz, a jak nie umiesz grać, no to żadnym nie wbijesz. No. To jest dosyć proste. Co do pytania, którym deckiem szybciej się wbije rangę, no to trzeba po prostu usiąść i sprawdzić. No, ja nie wiem, co gra na 6 randze, czy na 7, czy na 8. Zresztą nawet jakbym wiedział, to średnio by mi to pomogło. Nie wiem, jak ty grasz, nie wiem, jaki jest twój styl gry, nie wiem, który deck ci bardziej podpasuje. I to ciężko jest ocenić. Czy szybciej wbijesz z Zolokiem czy Facehunterem rangę gdziekolwiek, w jakichkolwiek sytuacjach, no. Ale rozumiem, że lepiej tłumaczyć sobie, że to deck gra, a nie gracz. To zawsze było rozsądniejsze. Wiadoma sprawa. Oby to nie były zbyt pochopne wnioski, zwykle ludzie zaczynają kurwiać na to Diablo w max 3 miesiące. Nie wiem, ja już nieraz mówiłem, że nie jestem gościem od czesawek, ani od sprzętu. Masz tak. Wiecie...
Tutaj kolejny temat, nie? Czy polecam Diablo Chairs? Znaczy, ja robiłem testy krzesełek wszystkich na rynku, że mnie się o to pytasz? No, nie użytkowałem innych, nie mam porównania, jak się zachowują inne, jakie są wygodne i tak dalej. Mieć nigdy nie będę, więc nie wiem, czy polecam. Ale to już jest temat, którego nie warto poruszać, bo i tak nigdy niczego dobrego z tego nie będzie. Nigdy nic dobrego z tego nie będzie. Witaj, witaj, elo, elo. 3-2-0. A, no tak, właśnie mam tego. Zapomniałem o kaprawym. Cześć, paluch. Dokładnie, ludzie top 10 Highlanderem robią, a ja nie mogę wyżej niż 6 wejść. No tak, no to jest właśnie, to właśnie o to tym chodzi, nie? Na przykład to jest deck, którym ktoś tam kiedyś ostatnio wbił top 1. Ale to nie jest, to nie znaczy, że jak ktoś wbił tym top 1, to każdy, kto złoży ten deck, wbije top 1. To jest logiczne, prawda? Więc pamiętajcie, gracz sterujący deckiem zawsze będzie podstawą tego. Nie jest istotny deck, tylko osoba. Tak samo jak na przykład wyścigów, gdzie wygrywa samochód, tylko wygrywa kierowca. W skokach narciarskich nie wygrywają narty czy coś tam, tylko wygrywa skoczek. W każdej dziedzinie, w której człowiek ma jakieś znaczenie, to człowiek jest najbardziej istotnym elementem. I dopóki nie zdacie sobie z tego sprawy, nie uświadomicie sobie tego, że najważniejszą jednostką w graniu w cokolwiek jesteście wy, no to będzie wam ciężko. Tak samo to działa w LoLu, no jeżeli jesteście lepsi od osób, z którymi znajdujecie się na randze, no to powinniście ich po prostu ograć, czy w TS-ie, czy w czymkolwiek innym. No tam oczywiście są jeszcze inne zmienne, no bo wiadomo, że członkowie drużyny i tak dalej. Ale mimo wszystko gadanie, że nie mogę wyjść z jakiejś tam ranki, bo trafiam chujowe zespoły, no to tak. 2/10. 2/10, panie. Nie drażni cię grania średnimi dykami, przez co cały czas siedzisz w miejscu? Nie wiem czemu. Czemu by to mnie miało drażnić? Wyjątkowe odkrycie! Nadchodzi śmierć. Tylko nawet jak jesteś kozackim kierowcą najlepszym na świecie, to i tak maluchem w wyścigach Ferrari nie wygrasz. Ale wiesz, to jest takie przejście ze skrajności w skrajność. Tak samo dobry gracz deckiem z samych kart składających się za 9... Tak samo dobry gracz w Hearthstone'a deckiem, który składa się z samych kart za 9 i więcej many, też nie wygra. Ale staramy się trzymać w takim obrębie jakiejkolwiek logiki, a nie skrajnego przesadyzmu. Nadchodzi śmierć. Pewnie to i tak są eksplodujące runy, ale gdyby to był counter spell, to zostawię tego szczęka czołowego. Mamy wiele tajemnic. W sumie kilka streamów temu powiedzieć, że czas bić legendę, a tutaj kolejny, a tutaj zaraz koniec sezonu i kolejny miesiąc bez legendy. A coś to zmienia? Czy mam legendę, czy nie? No, zrobimy tak i zrobimy tak. Średnio to widzę. Thank you.
to jest Ice Block. Prawdopodobnie. Nie za dobrze. Kiedyś będę taka jak ty. Witam się na Twitchu, bardzo serdecznie, kto nie subskrybował, dziękuję za wspieranie kanału w 5 miesiąc rzędu. Witam cię, welcome to the family, my friend. W gronie subskryberów w 5 miesiąc z rzędu i dziękuję za wspieranie kanału. Welcome to the family, my friend. Dokładnie. Mistrzowskie zagranie. Poddaję partię. Czy w twoim budżet magu, co nagrywałeś, pasowałaby broń do maga? A nie mówiłem tego tam? Na przykład? A nie można na przykład wziąć na pierwszą, lepszą stronę z dekami zerknąć i poszukać sekret maga i zobaczyć, czy w sekret magu ta gra broni? Witam cię, Sun Tzu Kur, bardzo serdecznie, mój subskryberów, dziękuję za wspieranie kanału, 44 miesiąc zendu, welcome to the family, my friend. Subtrain. Zasada numer 1. Stawiamy głównie na samodzielność. Pamiętajcie, to jest bardzo ważna cecha, która ja was nauczę, znaczy nie nauczę, bo mi braknie sił, ale będę próbował, która przyda wam się w życiu. Mamy budżet Secret Mage'a na YouTubie? Myślimy, czy w filmie nie ma zawartych informacji o tym. Jeżeli nie ma, to może zerknijmy po prostu na dowolną decklistę. Jedną, drugą, trzecią tego decku i zobaczmy, czy w normalnej deckliście niebudżetowej jest karta, o którą nam chodzi. Jeżeli jest, to dochodzimy do wniosku, że może się przydać. Witam cię, Lulek in Black, bardzo serdecznie witam subskryberów, dziękuję za wspieranie kanału, welcome to the family, my friend. Poisonous? Nie. Ale i tak to zabije, to jest zbyt irytujące. Ej. Sorry, nie masz napisów w filmie, na Twitchu czytam, co mówisz. I don't get it. A zagramy tak, a może tego skombimy z tym. Co lepsze, Secret Mag czy Zolok? Zolok. Conceit. Dawno, dawno temu, kiedy nie było dżemu. Na razie zostawię tą broń. W następnej turze i tak jej nie przykuję raczej. Głos swe nauki. Nie, już starczy na dzisiaj. Następna porcja za 2 miesiące. Okej. Dobra, ty szybciej graj, a ty się szybciej ładuj. I mówię do urządzenia, które mam na kolanach. Żeby nie było śmieszki. Troll czy głupota? Ciężko stwierdzić. W tym wypadku diagnoza może być niemożliwa. Co tam, panie N484RL?
Muszę to rozważyć. Nie musisz. No, mam herbatkę. Szybko dokonać wyboru. Are you fucking kidding me? Oh yeah. Hello.